Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie szybki filmik, ale z ciekawym i niedrogim produktem, czyli nowa seria podkładek od Natek, Natek Colors. Jak już nazwa zdradza, podkładki dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych, cena bardzo atrakcyjna. Sprawdzimy sobie dzisiaj jakość wykonania, wodoodporność i inne cechy. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Oto Natek Colors, czyli nowa linia podkładek pod myszkę od tego producenta, który jest znany z dobrej jakości w naprawdę atrakcyjnych cenach. Do wyboru mamy dwie wielkości, kilka kolorów i te małe podkładki oficjalnie kosztują 19 zł 99 groszy, a ich wymiary to 300 mm na 250 i na 2,5 mm grubości. Natomiast ta duża podkładka, którą widzicie pod spodem, kosztuje oficjalnie 29 zł 99 groszy i wymiary to 800 na 400 na 2,5 mm. Więc bardzo, bardzo niedrogo, biorąc pod uwagę, że do wyboru mamy fajne kolory, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ da się znaleźć tej wielkości podkładki w podobnej cenie, może nawet niższej, ale jest jedna rzecz, która je tutaj naprawdę wyróżnia. Co to jest? Zobaczcie za chwilkę po kolei. Jeśli chodzi o opakowania, to te mniejsze podkładeczki są po prostu sprzedawane w takiej folii, natomiast ta duża Obsidian Black ma już taki pełnoprawny kartonik, gdzie mamy podany wymiar, idealna do myszki klawiatury poprzez swoją wielkość oraz materiałowa powierzchnia. Jest to po prostu podkładka miękka. Mamy też wizualizację, ale ja Wam pokażę lepszą. Zobaczcie na to. Tutaj bez problemu zmieści się nawet duża klawiatura, nawet pełnowymiarowa, z jakąś podpórką pod nadgarstki i tak dalej. Natomiast zostaje jeszcze sporo miejsca na manewrowanie myszką. Podkładki jednocześnie mają bardzo przyjemną i dość gładką powierzchnię, przez co myszka przemieszcza się naprawdę lekko. Podkładki posiadają także staranne obszycia, co zwiększa ich trwałość. Mamy także logo producenta w lewym dolnym rogu oraz od spodu mamy gumową warstwę. Duża podkładka na biurku rozprostowuje się dość szybko i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast co jest bardzo ważne, to wodoodporność. Jak wygląda z wodoodpornością w przypadku tych podkładek? Wylewam trochę wody i co się dzieje? Zobaczcie. Mamy tutaj 100% wodoodporność, czyli płyn nie wsiąka w podkładkę. Możemy go szybko zebrać, usunąć, a przez to podkładka jest łatwiejsza w utrzymaniu i będzie nam dłużej służyła. A jako, że są to podkładki tanie, to nawet gdybyśmy ją naprawdę zniszczyli, także już nawet pranie nie pomoże, no to wymiana podkładki za 19 czy 29 zł nie jest to jakiś mega wydatek, ale jak czyścić, jak dbać, jak prać podkładki pod myszkę, jeśli trzeba, tego dowiecie się z mojego poradnika, do którego też link macie w opisie filmu. No i okej, najmocniejsze cechy tych podkładek to przede wszystkim jakość wykonania w atrakcyjnej cenie, a do tego pełna 100% wodoodporność. Jest to bardzo ważna cecha, ponieważ takie podkładki bardzo łatwo jest utrzymać w czystości. A jeśli będziecie chcieli sobie sprawdzić, gdzie te podkładki można kupić absolutnie najtaniej, zachęcam do kliknięcia linku w opisie filmu. Rozwinie Wam się lista sklepów i od razu będziecie wszystko wiedzieć. Jeśli film się spodobał, będę wdzięczny za łapkę w górę, komentarz, w którym napiszecie chociażby, co sądzicie o tym produkcie. Oraz zachęcam też do subskrybowania kanału, ponieważ bardzo często pojawiają się nowe filmy. I na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się.